Witam, witam serdecznie na kanale Wiedźma ze Wschodu. Zapraszam Was na czytanie. To będzie prognoza na miesiąc maj dla trygonu wody. Rak, ryby, skorpion. I zaczynamy od raków. Co do Was idzie w maju? Dla wszystkich raków, kto mnie będzie oglądać. Ogólna energia na maj. Rozwój osobisty, rozwój duchowy. Praca. Finanse. Miłość, single. Miłość, stałe związki. Miłość, relacje niejasne. I nowa energia. Co nowego do Was może przyjść? Wasza ogólna energia jest pokazana kartą siła. Jeśli popatrzeć na tą kartę, to my widzimy tutaj taką bitwę. Tutaj się biją, idzie wojna, a księżniczka jest na górze, jest ponad tym. A też ta karta może świadczyć dla niektórych z Was takie poczucie, że się wyróżniacie wśród innych ludzi, że nadajecie na innych falach. Was nie interesuje już to, co interesuje większość ludzi. A też karta siły mówi generalnie o silnej pozycji życiowej, o tym, że człowiek sobie radzi ze wszystkim, co do niego przychodzi. Ma na to siłę, ma taką postawę, bierze odpowiedzialność na siebie i jeżeli problemy na przykład przychodzą, to je rozwiązuje. Następna karta u nas rozwój osobisty, rozwój duchowy i tutaj jest mocna więź z tą kartą, z aspektem finansowym, ponieważ po siódemce pentakli, tutaj jeśli jeszcze popatrzeć na tą kartę, pająk tutaj taki, pająki to w ogóle symbol karmy, karmiczności i tutaj niektóre z naszych drogich raków akurat przechodzą teraz procesy karmiczne powiązane z materią. Co to może być? Dla niektórych to są strachy, dla niektórych uprzedzenia, przekonania negatywne powiązane z pieniędzmi. Generalnie ten matrix, ten system bardzo się postarał, żeby my wszyscy mieli takie uprzedzenia, ponieważ jeśli my weźmiemy, nie wiem jak, myślę, że w polskim języku też dużo takich przysłowia, gdzie jakby bogaty jest zły, pieniądze nie wszystko. Wszystko to wszystko. Wszystko to i pieniądze, i zdrowie, i miłość. Nie możemy coś wykluczać. I poprzez to dużo ludzi jakby nie realizują do końca swój potencjał finansowy, tylko dlatego, no bo nikt nie chce być złym, prawda? A to jest nie to, że my tak możemy nie myśleć, to jest głęboko ukryte w naszej podświadomości.
Więc tutaj być może nie znaczy, że ktoś ma problemy finansowe. Możecie mieć stabilną, mocną pozycję finansową, tylko ta karta mówi, że stać was na więcej, a jakieś wewnętrzne przekonania wam nie dają pójść wyżej. Dla osób, kto mi często pisze, ja mam straszne problemy finansowe, komornik, tam wszystko, ta karta może świadczyć o negatywnej karmie powiązanej z pieniędzmi. I tutaj ważne się cofnąć do tyłu, przeanalizować swoje życie, gdzie ta karma powstała. W niektórych sytuacjach to może być karma z poprzednich wcieleń. Następna karta u nas idzie z powiązana z pracą. Dziesiątka mieczy. Ta karta może mówić o rozpoczęciu czegoś nowego, zakończeniu czegoś, tak? Jakieś etapy się kończą i my wchodzimy na nowy etap. Przy czym być może dla niektórych to etap wyżej, wyższe stanowisko, wyższe, lepsza pozycja, lepsze miejsce, lepsze samopoczucie. A też w tej karcie jest takie troszeczkę ostrzeżenie o tym, żeby wystawiać granice odpowiednie z osobami, z którymi pracujecie. Albo też tutaj, jeżeli wy na przykład zatrudniacie kogoś, to tutaj karta mówi o tym, żeby kontrolować, pilnować, ponieważ może być, widzicie, poprzez przypadek, oni to tego nie chciały, ona została zraniona. Kontrola tutaj, ta karta mówi o jakiejś kontroli, nie, żeby czegoś nie przegapić. A też dla niektórych tutaj ta karta może mówić o nowych projektach, o tym, że możecie pisać nowe projekty, nowe fajne pomysły mogą przychodzić względem pracy. Tutaj jakaś być może wasza własność intelektualna, tworzenie projektów. To może być na razie tylko szkice, tak? Ale jakby pomysły, idee przychodzą i człowiek je zapisuje. Następna u nas karta single. Single, relacja, sfera uczuciowa. I tutaj tak, dla niektórych singlów wy macie silną pozycję. Może być ktoś w waszej przestrzeni, ja tutaj mówię teraz bardziej dla kobiet, wam ta osoba nie odpowiada. Ta karta troszeczkę śmieszna, widzicie, jakby jest ryzyko pogonić jakiegoś adoratora. No po prostu albo ktoś nie odpowiada wam z jakiegoś powodu. Dla mężczyzn to odwrotnie. Tak, jest ryzyko być niezrozumianym poprzez kobietę. Być może ona od was czego innego oczekiwała albo oczekuje, jakby tak. Następna karta, sprawy uczuciowe dla tych, kto w stałych związkach. Karta Słońca. Generalnie bardzo pozytywna karta, szczególnie my tutaj widzimy taki miód, pszczoły, czyli słodko, przyjemnie. Jedynie co jest w tej karcie, unikać wszelkiego rodzaju przesady. Przesady z czymkolwiek. Też ta karta mówi o tym, żeby pamiętać też o sobie. Widzicie tutaj szczególnie dla kobiet albo, no będę mówiła dla kobiet, tak. Wszyscy przylatują, ona rozdaje ten nektar. Wszystko dla innych, wszystko dla innych, wszystko dla innych. Bardzo dużo energii i wszystko dla innych. Pamiętać o sobie tutaj. I innym też będzie dobrze. Następna karta, sfera uczuciowa, związki niejasne. No i tutaj piątka buław, karta mówi często o konfliktach, o wyjaśnieniu, o niezrozumieniu siebie nawzajem.
No i też tutaj dla niektórych karta może mówić o toksycznych osobach, o toksycznych informacjach, o chęci, wiecie, krytykować, o chęci jakiejś zemsty przy tej karcie na nowe energie, co przychodzi. No ale pamiętajcie, wasza ogólna energia, karta siła, czyli w was jest moc, jest potęga i wy absolutnie sobie jesteście w stanie poradzić z tym wszystkim. Weźmiemy też wam jeszcze na Lenormand. Jeśli patrzeć na nowe, co może przyjść nowe? Nowa osoba w postaci kobiety może być w waszej przestrzeni. Też przy karcie Królowa Mieczy to nowe pomysły, nowe takie, wiecie, refleksja. Dla niektórych też ta karta może mówić o papierach, o badaniach, o zabiegach medycznych albo kosmetycznych. Co trzeba wiedzieć naszym drogim rakom maju? Znaczy tak, dla niektórych tutaj idzie taka informacja, a niektórym trzeba wiedzieć, że dbać o swoje granice i nie poddać się na manipulację. Dla niektórych to może być z kobietą sytuacja, nie poddać się na jakieś manipulacje. Raz, dla niektórych to może być z dziećmi powiązane, tak, nasze dzieci też od nas czasem chcą pewnych rzeczy i wiedzą jakie sztuczki używać, żeby osiągnąć swój cel. Tutaj taki przekaz też idzie. Dla niektórych jest pokazane, może też być szansa na wyjazd. Szansa na przykład na nowe kontrakty, na nowe horyzonty w tym miesiącu, na nowe możliwości względem rozwoju waszego osobistego. Tak. Szczególnie dla tych, kto szuka partnerów, dla współpracy, dla tych, kto się zajmuje handlem. Tutaj względem biznesu też jakby nowe energie mogą przyjść, nowe kontrakty, nowe możliwości. Taki przekaz. Bardzo wam dziękuję. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach. Witam serdecznie wszystkie rybki. Zapraszam was na czytanie. Tu będzie wasza prognoza na miesiąc maj. Ogólna energia jest pokazana kartą siła, co świadczy o silnej życiowej pozycji, o wzmocnieniu, o zwycięstwie, o radzeniu sobie ze wszystkim, co się dzieje w waszej przestrzeni. A też w tej karcie jest taka pozycja, kiedy człowiek widzi różnego rodzaju sytuacje, wydarzenia w swoim życiu, być może nawet niekorzystne, pod innym kątem. Jest ponad tym. Jest wyżej czegoś. Szczególnie jeżeli jest jakaś konfliktowość, toksyczność, bo cokolwiek, co wam nie odpowiada, wy na to jakby patrzycie z góry. Wy już jesteście ponad tym. Nie idzie taka informacja na tą kartę. A następna karta u nas na rozwój duchowy, rozwój osobisty. I tutaj w tej karcie jest takie samopoznanie, sama refleksja, czego ja naprawdę chcę, kim ja jestem naprawdę, jakie moje prawdziwe potrzeby. Też dla niektórych to może się wiązać z waszą drugą połówką. My też się rozwijamy przez relacje damsko-męskie.
Kiedy jesteśmy w związku, to też dla nas rozwój, ponieważ uczymy się rozumieć siebie nawzajem. Też w tej karcie jest taka podpowiedź, że jeżeli jest pytanie, dlaczego to się dzieje, odpowiedź może być w Was. Jak to się mówi, świat jest naszym lustrem. Pokazuje też rzeczy, które w nas jest, często które my nie chcemy dostrzegać i niekoniecznie tam one są złe. W ogóle pojęcie zło i dobro, jeśli patrzeć szeroko, go nie ma. Każdy ma swój cień, każdy ma swoje procesy, które powinien tutaj na tej ziemi przeżyć. Następna karta, praca, królowa monet, też mówi o stabilnej pozycji, o świetnym radzeniu sobie z pracą, z wszystkimi sprawami, co dotyczy materii, to jest porządek. I też tutaj, jeśli na tą kartę popatrzeć, to też czerpanie przyjemności z procesu pracy. Ja robię i ja lubię to, co ja robię. Dla niektórych tutaj też idzie współpraca z kobietą, tak? Dla niektórych, kto na przykład szuka osoby do współpracy po tej karcie na przyjście nowego. Sprawy finansowe, bardzo piękna karta, czwórka monet, stabilna pozycja finansowa. Też to może być odkładanie pieniędzy na jakiś wyższy cel, dom, mieszkanie, remont i tak dalej. W każdym razie stabilność. Single, sprawa, sfera uczuciowa. I tutaj, tak, dla niektórych singli jest pokazane, że komuś się bardzo podobacie. Też może tak być, że ta osoba boi się. Wy możecie się wydawać dla tej osoby trudną, nie wiem jak to powiedzieć, że trudno jakby do Was się dostać. Być może ta osoba może się czuć w czymś mniej doświadczona. Jakby tutaj ktoś by chciał znaleźć klucz do Was, do Waszego serca i się zastanawia. Dla niektórych Wy możecie wiedzieć, kto to jest, dla niektórych to może być osoba, na którą nie zwracacie uwagi. Następna karta u nas dla osób, kto jest w stałych związkach. I tutaj pokazana karta kochanków. Czyli to mogą być wybory, wykonywanie różnego rodzaju wyborów. No tutaj też albo pokusa u niektórych, albo też Wam karty mówią, że teraz czas, tak, jeżeli jest, Wy nie rozumiecie Waszego partnera albo partnerkę, też poszukać tą właśnie odpowiedź w sobie, bo ta karta mocno z tą rezonuje. Kto jest w stałych związkach? Jakby Wasz partner, to też może być Wasze lustrzane odbicie. Następna karta, relacje niejasne, królowa mieczy. Karta mówi sama za siebie. Dużo myślenia, dużo takich myśli się kręcą w głowie, toż może być jakaś komunikacja ostra. I dla niektórych jest też ostrzeżenie, żeby nie wyjść z tej swojej silnej pozycji, ponieważ na nowe energii taka karta wyszła, trójka pentakli, ona często mówi o współpracy, tak, my się z kimś dogadujemy, mamy jakieś tam rezultaty tego, ale w tej karcie jest taka toksyczność, zobaczcie, ona jemu homor, a to jest trujące, a ten robak jej, no jakby, jedz dalej.
Więc dla niektórych pokazana toksyczna relacja, dla niektórych po prostu wejście w takie niekorzystne energie poprzez kontakty z kimś albo poprzez niekorzystne myślenie. Poprzez zbędną, wiecie, analizę. Analiza jest czymś bardzo dobrym i refleksja, samorefleksja jest czymś bardzo dobrym, ale kiedy my cały czas idzie ten ogromny potok myśli, to po prostu też jest takie jakby obciąża nas. Może nasze samopoczucie wtedy się pogarszać. A też dla tych, kto w relacjach niejasnych, tak jak powiedziałam, komunikacja też może być chęć udowodnić coś, wyrzucić siebie coś, tak dalej. No i tutaj jeśli kontakty idą, tak, to one, tak jak powiedziałam, to toksyczność jest w tej karcie. Tak jakby takie kontakty, poprzez które my się źle czujemy. I na nowe energie też karta radzi tutaj, spójrzcie, co psuje na waszą przestrzeń, ponieważ tutaj idzie taka harmonizacja, wzmocnienie, tutaj troszeczkę jakby pokazane, że jakby coś by dysharmonia jakaś się pojawiała. I to się wiąże z tym, co dla was toksyczne, to, co was wyczerpuje, po czym wy się czujecie źle, po prostu maksymalnie starać się tego unikać, jeśli jest taka możliwość. I weźmiemy dla was na Lenormand. Co trzeba wiedzieć dla naszych drogich rybek? Mają. Tutaj sprawy mieszkaniowe, sprawy z przeprowadzką mogą się ustabilizować albo pojawić się nowe możliwości tutaj dla przeprowadzki, dla kupna nieruchomości, dla załatwiania spraw z nieruchomością. Też karta mówi o poczuciu bezpieczeństwa, o sprawach rodzinnych, na przykład jeżeli była jakaś dysharmonia, że tutaj może to przyjść ku normie, na ile to się da na obecny moment. Dla niektórych nowy członek rodziny. No i generalnie ta karta mówi porządek, stabilność w relacjach. Tak? W relacjach to może być damsko-męskich i w relacjach też w ogóle międzyludzkich. I no, znów takie dla niektórych ta karta może oznaczać, pokazywać mężczyznę. Mężczyzna, który poważnie nastawiony jest. Często po karcie Lilii przychodzi starszy mężczyzna, starsza osoba, ale nie zawsze, bo też ktoś taki szlachetny. U niektórych może być zmiana statusu w życiu prywatnym, tak jakby może ktoś idzie na etap na przykład wspólnego zamieszkania. Tak. Bardzo wam dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Witam serdecznie wszystkich skorpionów. To wasza prognoza na miesiąc maj. I zacznijmy od ogólnej energii, która pokazana kartą głupca. Przepiękna karta, ponieważ mówi o przyjściu nowych energii, nowych możliwości, nowych doświadczeń. Wszystko co nowe. Też to może być taki restart.
zmiana pozycji życiowej, zmiana postawy, uwolnienie, taka ulga. A sprawy powiązane z rozwojem osobistym, z rozwojem duchowym. Karta siły mówi o sile ducha, o sile woli, o w ogóle o silnej pozycji. Więc tutaj, jeśli mówić o lekcjach, ona czego się uczycie, poprzez co przechodzicie, to mówi o sile, o możliwości, o obraniu odpowiedzialności na siebie. Też w tej karcie jest troszeczkę takie krok do przodu w swoim rozwoju, w swojej ewolucji. Ja tutaj oczywiście mówię o duszy, tak, bo nasze dusze tutaj przychodzą na ziemię po to, żeby przeżywać swoje procesy w taki sposób, jakby się rozszerzać. Sprawy powiązane z pracą. Paść monet. Dla niektórych to może być i nowa praca, nowa działalność, nowe źródła dochodu, nowe możliwości, nowi ludzie w pracy, nowe doświadczenia. Pozycja bardzo komfortowa, ponieważ my widzimy tutaj baletnicę, która tańczy. Więc nawet jeżeli coś może tutaj być w waszej przestrzeni, typu to, co zakłóca, ponieważ tutaj się na tą kartę popatrzymy, to tutaj idą jakieś takie procesy, gdzie ludzie się biją, o coś walczą, to wy po prostu w to nie wchodzicie, wy jesteście ponad to. Tak? I nawet jeżeli ktoś, bo niestety my się spotykamy z tym dość często, kiedy ktoś próbuje się dowartościować naszym kosztem, kiedy ludzie, niektórzy próbują jakoś tak deprecjonować naszą pracę, mówić, że o tam to nie tak, albo coś nie tak, to was absolutnie to nie jest w stanie to was jakoś wyprowadzić z równowagi, ponieważ wy wiecie, że swoją wartość, znacie swoją wartość i jesteście ponad to, ponad tym. Jeżeli nawet coś takiego i będzie miał miejsce, ponieważ na rozwój osobisty, mianowicie karta siły, dyplomacja i wyjście, pójście do przodu, wyżej, wzmocnienie. Sprawy powiązane z pieniędzmi, finanse, paść kielichów. Tutaj tak, albo pieniądze poprzez pasję, albo też dla niektórych tutaj idzie nowe możliwości, jakby jak nowe źródło dochodu. Dla niektórych to też, kochani, pieniądze powiązane z dziećmi. Wiecie, jak się płaci na dzieci pieniądze. Następna karta, single sfera uczuciowa. Tutaj komfortowa, stabilna pozycja. Widzicie, księżniczka w zamku czeka na swojego księcia. Ona nie cierpi, lekko tak można powiedzieć smutna, ale pozycja komfortowa i stabilna. Dla niektórych może być przyjście nowych energii, otwarcie na coś nowego, ale nie takie, nie wrzucanie się na głęboką wodę. Ja wolę zachować swoją przestrzeń i sobie zobaczyć, kto to jest, co ta osoba może przynieść w moje życie. Następna karta, związki stałe, królowa mieczy. Karta mówi często o analizie, o takim, wiecie, podejściu, kiedy się chce być może coś udowodnić komuś, być może sobie coś wmówić albo innym. Też karta może świadczyć o tym, że dużo rzeczy takich, mianowicie drobnych, trzeba będzie załatwiać, trzeba będzie sobie z tym radzić. To może się wiązać z takimi rzeczami typu dokumenty, rachunki, jakby wszystko na czas. Tutaj jakby też żeńskie energie królują.
Dla niektórych tutaj też, jeżeli były jakieś urazy, tak, to kiedy my piszemy, przenosimy to jakby na papier, to też może być taki restart, jakby odeszło, odchodzi coś, co było ciężkie, ciężar na przykład na sercu. Też tak może być dla niektórych. Następna karta dla tych, kto jest w niejasnych związkach. Dla tych, kto w niejasnych związkach. Tutaj, jeśli popatrzeć na nową energię, to ta karta pokazuje, że jest taki bałagan i człowiek ucieka. Ucieka od problemów. Więc tutaj w takim połączeniu może to oznaczać, że jest na przykład osoba, która ma taką swoją twardą pozycję i nie chce spojrzeć prawdzie w oczy, nie chce rozwiązywać jakichś problemów, które czas rozwiązywać. Dla niektórych też to może być taki restart, odnowienie, wyjście właśnie z takich problemów, gdzie był bałagan. I ta karta pokazuje waszą pozycję. Teraz wy dbacie najpierw o siebie, o swoją przestrzeń, o swój spokój, o swoje dobro, to te mogą być zmiany w waszej postawie i w odbieraniu tej relacji. Też przy tej karcie to już takie zdrowe granice, to dostrzeganie też, zrozumienie, dlaczego było źle, tak, ponieważ my tutaj patrzymy na ciężkie relacje. I zrozumienie i niepowtarzanie tego. Weźmy Wam na Lenormand. Skorpiony. Co trzeba wiedzieć z skorpionem? Tutaj idzie taka energia, że być może, jeżeli jest niejasność pomiędzy wami, waszymi na przykład bliskimi albo dziećmi, to tutaj coś może się rozjaśnić. Przy karcie koniczyna w taki szczęśliwy, dobry sposób. Takie jakaś podpowiedź, zrozumienie sytuacji. Wyjście z jakiegoś labiryntu, co się wiąże albo tak jak powiedziałam, z dziećmi, z bliskimi waszymi. Też karta dziecka może pokazywać waszą energię, tak? Odnowienie, jakby był jakiś labirynt, niejasność, wyjście z sytuacji, może pojawić się szansa, szczęśliwa szansa na rozwiązanie sytuacji. To bardzo prawdopodobnie, ponieważ i wasza ogólna energia wyszła. Karta głupca, restart, odnowienie i tutaj karta dziecka. Kiedy karty się powtarzają, to mówi no, podwójna siła jest jakby. Więc dla dużej ilości tutaj możliwości z czegoś wyjść. Zostawić coś, co było niekorzystne, przy czym i to się obróci na wasze dobra. Tak często się zdarza. My nigdy nie wiemy. Czasem żałujemy czegoś. Ojejku, to mi się nie udało, a później za kilka lat my możemy, Boże, jakie to szczęście, że to mi się wtedy nie udało. No. Więc tutaj jakby człowiek by się z czegoś wyplątał i to było mega szczęśliwe, mega fajne dla was. Taki przekaz. Bardzo wam dziękuję. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.